Jezus rzekł: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Ewangelia według Jana, 8 rozdział, 12 werset. Światło dla Viganelli, to taka miejscowość. Viganella jest małą górską wsią na północy Włoch i leży na południe od przełęczy Simplon na wysokości 582 metry nad poziomem morza. Viganella jest najciemniejszą miejscowością we Włoszech. Pomiędzy 12 listopada a 1 lutym przez 83 A 1 lutym przez 83 dni słońce nie wznosi się ponad szczyty gór. W 2006 roku na jednym ze szczytów zamontowano lustro ze specjalnym mechanizmem skierowanym do wioski, ze specjalnym mechanizmem sterowanym przez komputer. Lustro składa się z 14 pojedynczych kawałków ze stali nierdzewnej o powierzchni 40 metrów kwadratowych i ma wymiary 5 na 8 metrów. Jego położeniem steruje komputer zgodnie z pozycją Słońca na niebie. Dlatego Viganella jest pierwszą na świecie wsią, jest pierwszą wsią na świecie, która w zimie ma odbite światło słoneczne. Tak czy owak, tylko mała część wioski jest oświetlona. Wielkość lustra wystarcza, aby oświetlić główny rynek. Cała reszta wsi jest zacieniona. Lustro odbija nie tylko światło słoneczne, ale również 80% niewidzialnego spektrum, przez co rynek jest znacząco cieplejszy. Od tego momentu, od momentu montażu tego lustra, Viganella jest turystyczną atrakcją i poprawiła się też jakość życia w niej. Każdy z nas potrzebuje światła i to nie tylko dla naszego ciała, ale też dla naszego ducha. Zazdrość, nienawiść i egoizm zaciemniają nasze życie. Nie rozpoznajemy Bożej istoty i Jego woli i pogrążamy się w ciemności. Jednak życie rozjaśni się, gdy uwierzymy w Jezusa Chrystusa i pójdziemy za Nim. On chce nie tylko część Twojego życia rozświetlić, ale całkowicie wypełnić je dobrocią i miłosierdziem. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.